Nie wiem. Dzień dobry, odcinek. Zaczynamy grę Farminga. Tak. Kier dole to. Dobrze. A, no i no. Ładnie mi klawisz się przywitał na odcinku. Od razu wyskoczył, klawisz numer D. I no zacząłem. Kurna. Nawet nie zdążyłem go kliknąć, a on już wyskoczył. Dejmij metal techy. No najlepsze przyczepy. Farmingu. Metal techy. Natomiast tam dałem konsolata, że to chuj nie. A tam do tego kosza, no, łatwo jest zajechać. No, a na metal techy? Gówno się robi. No. Wczesne lato jest, a u ciebie? Też. Dobrze. Co robisz ciekawego? Przedaję obchod. Gówno robię jak coś. Dobrze. A ja koszę sobie łąkę. Bardzo kulturalnie. Ile mam? 150 ton jak coś. Gówno. Nie wiem czy nie lepiej byłoby ten wziąć. Na pole wrzucić. Nie, taśmę. Ktoś pociągi. Ale gdzie ja mam to wyrzucać, jak ja nie mam cierniska? No ale no to... no. I wszystko na full nawiezione. A, no to nie ma gdzie. No bo poczekaj sobie po żniwach i... No ale no to i tak mi zostanie, bo ja nie wiem, zarobię z 40 tysięcy. O nie wiem. Różnie bywa. Się dawno już obornikiem nie bawiłem. Nie pamiętam kiedy się obornikiem bawiłem ostatni raz. Żniwa to robiłem dzisiaj. U Michaela. Korciłem klasem. Żyto i przężyto kosiłem. Na dąbnicy. Słuchajcie uważnie. Rzepak też dzisiaj siałem, żądirem. Jebać telewizję polską. Jakie chuj ci wniosło. Dobrze. Wizję to musisz wyciąć. Nie. Tak. Bo to jest banable. Mówisz? No tak. Nie chcę wziąć. Nie, na ten Magnum kozacko wygląda z tymi kosiarkami. Aż mi się podoba. Naprawdę katujesz Magnuma z kosiarkami? No, krasowskimi. Nie było mniejszego ciągnika. Znaczy teoretycznie było, no ale... 450 koni do kosiarek? Może być. A wiesz, że w realu to byś go zakatował? No ale to farming jest. No wiem, no ale... Jakbyś widział, co ja robię z... manitką. O Boże. A ja dzisiaj 30 do tego, jak gromasza poczepiłem sobie. Siewkę. Tą ciąganą agromasza jeszcze na wałek do 30. Ale szła z górki 20. O Boże. A pod górkę 8. Ale dała radę, szatanica. Człowieku, jak widzisz, jak ja szarpię tym odowarką. Pewnie myszka się odrywa też od tego, od stołu. O, a
Atakę dostał, myszka. No lepiej na myszce czy na klawiaturze sterować? Uo. Na myszce. Nie wiem, ja z tobą za czasów Facebooka grałem, to na klawiaturze obejrowałem turę. Klawiaturze nie potrafię. Przecież to proste. J jest do góry, K jest tak jakby odchylenie albo nachylenie, nie wiem. Nie wiem, ja klawisz ogarnię, także nie to jest różnica. Bo mi po prostu klawiszami szybciej dziś myszko. Bo no myszko, jak ty masz myszko za 5 zł? Myszko muszę majlać, a klawisz przycisnę i idzie samo w dół. A w realu jak? Co? No masz joystick. Joystick. A nie, zapomniałem, ty nie masz uprawnień na tura. No. Ty na nic nie masz uprawnień. Na rower. Ale co ci daje to, że na rower masz? Ja nie mam i jeżdżę rowerem. Ja też mam i jeżdżę. Kira, mi się okazało, że się pojebał. Darmo to brałem. Jak ojciec zawsze mówi na gościnie, bierz, bo darmo. Ale to zawsze karta rowerowa jest za darmo. No, co ty nie powiesz? To miałem w trzeciej klasie chyba. No tak samo głupi jesteś. Dobrze. A jestem w drugiej klasie teraz. No. Ale zawodowej. Nie podstawowej. W zawodowej. I wszyscy cię wyśmieją w tym momencie, że do zawodówki poszedłeś jak debil. Czemu debil? Nie. No bo same debile chodzą do zawodówki. Nie, teraz nie chodzą same debile. Chociaż... Patrzysz na moją klasę, no to... Różnie było. Ja nie będę mówił, bo ten... Bo jeszcze się przypierdolą jutro. A nie, w sumie jutro to ten film watuje, to tam nie będę wiedzieć tam. Daj mi odpowiedź jedną. Czy kiedykolwiek u ciebie w klasie była osoba, która miała czerwony pasek? Tak. Ale to w podstawówce. W zawodówce? Nie, no w zawodówce nie. No. W zawodówce to wszyscy mają wyjebane. Człowieku. No, dwa dni mnie w szkole nie ma, także luz. Nikt cię nie ma dwa dni w szkole. No, bo mam praktykę w tym dniu. Wtedy. Czyli na lekcjach nie ma, o. Może tak. No to ja na przykład w technikum to mam czasami, bo teraz nie mam praktyk. Ale było tak, że chodziliśmy do szkoły normalnie. Miesiąc i później, nie wiem, dwa tygodnie chyba, żeśmy mieli pod rząd praktyk. Dobrze. No tak. No tak. I codziennie. Było, minęło. Ale powiem ci, że ten dżandry z tą grabiarką zarobiście wygląda. Nie wiem, w co ty tam grasz. Co ty grasz? 350 koni do skrawiarki 7-metrowej. S? Ej, ile wchodzi w ten... na biogazowni w ten obornika? No, to zależy. No, ale zazwyczaj 50 ton. A, no to zajebiście, że więcej nic nie przywiozę. No, ale jak capniesz czas, no to wciągnie. Ja, no i tak już kończę. Zobacz, moi ludzie rządzą, musiałem nagrać, jak miał bardzo dużo. No, standardowo chyba. Standardowo chyba piszą. Tu Barsa gra, czy kto gra? Stal Mielec. Ekstraklasy to ja nie oglądają z... nie wiem. Ja też nie oglądam mecze. Też
Krzychu, to nawet nie wiesz, kto to jest Robert Lewandowski. Piłkarz. Reprezentant Polski. Oraz Betisem, a po co to oglądać, jak ja to oglądałem już? Dobrze. I gra, no, w Bayernie. Monachium. W Niemczech, tak? Tak. No widzisz, jednak taki głupi nie jest, jak ci się udaje. Vieira, Barca. Barca grał, bo ja to obstawiłem ten mecz. Z Granadą! Granat wyrobię i nie będą grali. Kanal Plus Sport. Ten tam wszystkie telewizje ma wykupione, żeby mecze oglądać. No, a czemu nie? Można i tak. A kto mówi, że nie? Czemu tu jest Villarreal Barcelona? Czemu tu Villarreal gra? Nie wiem. Chyba, że to nie dzisiaj ten mecz. A może? A dlaczego nie byłem Ekstraklasy nie oglądasz? Legia Warszawa. No jest. A na tym? Lech Poznań, mordo. Pogoń Szczecin. No linia, mecz trwa. Nie, no dzisiaj jest mecz. O 21. Zawsze mecze się zaczynają 20:30. Jutro Barca gra. O to Atletik gra. A to Atletik mogę obejrzeć, bo ja to obstawiłem. I co, kuponik się zwraca, czy nie? Właśnie nie wiem, bo nie ten. Meczu jeszcze nie ma. Nie no, jest. Eleven Sports 1. Gdzie to oglądać? Ta, tu, dobra, 0-0. Ja muszę to oglądać, bo nie wiem, czy się kupon zwróci. Co ja postawiłem? Na Atletik? Czekaj. Na Atletik i że 2-0 wygra. No ale są coś takie kupony, że nie masz chyba wyniku, czy nie ma takich. Co? Ale są chyba też takie kupony, że masz tylko ten, kto wygra. Bez wyniku. Są. No ale... Ale po co? Jak ja obstawiłem tyle, że... Wie, że na kogo, że kto wygra i ile będzie. To jest. Jeżeli mi siądzie, kto wygra, to po prostu, że mi siadł mecz. O, 1-0 dla Atletiku. Ale ładna brama. Czyli już mi kupon zaczyna siadać. I zielono zaczyna robić. Ależ bramę zajebał, obrońca. No. Więc kupon mi zaczyna siadać w tym momencie. To chyba dobrze. No i ja obstawiłem tak, że 2-0 może, że... Jeżeli wygrają, jeżeli Atletik wygra, to... Po prostu będę miał na zielono, ale jeżeli będzie trafię co do bramki, to dostanę po prostu jeszcze, nie wiem, się pomnoży kurs, nie? No a jak sobie wygrają 1-0? No to po prostu dostanę tyle, co za wygraną. No dobra, a jak będzie ponad wynik? No to dostanę i tak tyle, co za wygraną. No to nie ma dopłaty za wynik. No nie. A ciekawie by było, jakby była dopłata za wynik, co? No. No ale żeś musiał na kuponik wydać dychę. No, dychę. Nie, 5 dych wysał po sobie. Jak mi wszystko siądzie, co ja tam postawiłem? Atleti, Barce. Atletik, Barce. Musimy mówić co jeszcze.
Premier League. Atletik, Barça. Tu. Tu. Atletik, Barça, Chelsea. Pierwszego na 3-0 z Fulham. Arsenal na remis z Newcastle. I Manchester, Liverpool. Postawiłem wynik 0-0, ale na United, że wygrają. Dobrze. Dziś wieczorem się też jeszcze wygrają. No, a jeszcze Ligę Mistrzów postawiłem. I już ci mówię co. No ci wszystkie półfinale postawiłem. Już do końca. Bo wczorajszego nie byłem pewny, tego nie stawiałem. Ale dzisiaj PSG wygra. Jeżeli wygra PSG z City 1-0, to nie wiem, to mi kupon zaczyna, będzie siadał. Później będzie, to już inny kupon jest jakby coś. City PSG 3-2 dla PSG. Później Real z Chelsea 1-0 dla Realu. Dobrze. Na wygrana co przeznaczasz? Na Steama? Nie wiem. Czy na kolejne kuponiki? Dalej. Czemu mam je stać? Jak mi siądzie wszystko. No 2-0. Nie. No jak będę takie mecze, że nic nie siądzie. No to bajka będzie ze mnie. No ale i tak nie będę stał więcej niż 5 zł. No z tego kuponu, co teraz mi będzie siadał raczej. Za 5 zł to można jakąś grę wyjść właśnie z tyłu. No wiem, ale jeżeli mi siądzie cały kupon na zielono, to ja chyba nie jest 5 zł. Nie, nie jest 5 zł. Mnożnik razy... 3,5 150 zł, tak? Razy 3, ile? No to 181,5 zł. A to jest. 181. A już na nowego farminga cię stać? Będzie. Jeżeli wszystko siądzie. No. Jeżeli siądzie ten pierwszy kupon, co mi na razie zaczyna. A ten drugi to nawet nie wiem. Ale na razie nie sprawdzam. To są w sumie Liga Mistrzów, 2 mecze. 4 mecze tam są. A jakbyś se kupona zgubił? To przepada. Jakby mi nic nie trafiło, no to 5 tych w plecy. Ale nie, no jakbyś se go zgubił. Jak zgubił? No w sensie nie wiem, jakby gdzieś ci wyleciał po drodze, no to przepadł ten kupon. Ale jak zgubił? Przecież już nie ma kuponów takich, że idziesz do sklepu i ten. Człowieku, ja w aplikacji to stawiałem wszystko. No. Jak zgubić kupon? Nie wiem, myślałem, że jest taki papierowy, jak ten. Jak masz nie. Ten. No jak to się nazywa tamto gówno? Była zawsze podsumowanie kasy. Paragonko. Nie no, to już takie czasy minęły. Nie wiem, ja już nie stałem od... Nie stawiałem na Barsę. W ogóle meczów w Barsy nie obstawiałem. Nie typowałem. Od, nie wiem... Od momentu, kiedy z Liverpoolem 4-0 przegrali. To kiedy to było? 2018? Nie, 19, bo wtedy Liverpool wygrał Ligę Mistrzów. No. Od tamtego czasu nie postawiłem żadnego meczu na Barsę. Okej. Okay. Żadnego meczu Barsy nie postawiłem. Jutro będzie pierwszy. I się da jeszcze draftnąć, czyli? No, boję się tego meczu. Dobrze. Ile to już może być minut, mordo? Nie wiem. 20?
Nie, nie wiem. Ale to coś po tego może być. Nie wiem, bo stopera nie zobaczyłem. Nie, mecz oglądam. Altabik szybki? No 20 minut, ty idealnie trafiłem. Kurde, timer w oczach. Widzi polsku. No nawet nie wiedziałem, że mamy tyle minut odcinka. Dobra, chłopaki, jeszcze jedna bramka. I będzie kuponik się świecił. To pewnie powiedzenie dostanie, co? Że kupon wygrany. No. A co dopiero po ukończeniu wszystkich meczów, nie? Czyli po jutrzejszym Barsy. Czy mi siadło wszystko, czy nie? Chciałbym, żeby mi wszystko siadło. Ziobra. No właśnie, na Ziobrodzie. Nie. On gra w ogóle coś? Nie wiem. No, ależ bu... Strzelcie im jeszcze jedną, no. Dobra. Daj faul. Shifta. Żółto. Gdzie ty jesteś? Nie, Werner Wolf ostatnio linę 5 godzin temu. Gdzie? Na Steamie. Jak on dzisiaj bindę odpalał. No ale on ma ze Steama. Są pada czy co tam ma. Ja nie wiem, czy sobie nie kupię tego Farm Managera. 27? A jutro wychodzi. A. No właśnie nie mówię, że nie wiem, czy sobie tego nie kupię. Jeżeli będzie tanie, nie? W miarę. Nie, do tych 50 zł. Myślę, że to jest gra tego roku. To myślę, że 60 zł będzie kosztował. Tak stawiam, ale ile dadzą, to nie wiem. Bo jak sobie obejrzałem wczoraj odcinek u Bolka, to w miarę fajnie to wyglądało. Tak, tylko że to... No wiem, że to wrzucił dawno, ale... No to wtedy to fajnie wyglądało, a teraz to może nawet lepiej. Bo gorzej to wątpię, żeby było. No. Po 3 miesiącach. Różnie bywa, nie? No wiem, no. Pongoski na chilku. Jo, błagam, nie mówcie tego mojej mamy. Dzisiaj będziemy oglądać. Dzisiaj Betlejem. Saint Germain kontra Manchester United. A widziałem, gościu udostępnił twój typ na City PSG dzisiejsze. Nie zgadnę się, ile postawił. Jaki wynik? A, że wynik? No to nie wiem, no. 4-0? 5-0? 3-5 dla City. Na City i jeszcze nie zgadnę, to jest taki mnożnik. Tu mnożnik. Kurs na City jest 3,0 i postawił stówę na City. Kurde. Więc wygra 300. Jak się to nie jest. Jak się. A pewnie będzie tak, że nie siądzie. Chłop może w szoku będzie. No, tak to będzie. A ja tu muszę szybko sprasować tą
tą trawę, no. I jeszcze ją owiniemy. Będzie koniec. Będzie około 30 minut. Kiedyś to były czasy. Jak się Facebook nagrało. W 2018 roku. Pilne, szukają afery mediaty pilne. A Platinum kiedy wyszło? Rok po tym, nie? Po czym? Po farmingu. No. No tak, bo Serena była... Co chyba najlepsze DLC? Third Class? No. No jak tam Alpiny? Znaczy Alpine jest jakby fajne, bez tylko że no... No nie wiem. A co sądzisz o tym najnowszym DLC do Farminga? Którym? Rotne. Grimę? Ten do drzewa, Rotne. Znaczy... Co do ceny, to trochę dużo, jak na to, że tam masz maszyny. Ja się dodrzewa. No, dobra, to, że do drzewa, to jakby... Ja się cieszę, bo czasami lubię się w drzewo pobawić. No, ale dwie maszyny. Co tam, dwa harvesterki ale... wydali, tak? Harvester i forwarder. A. No, jakby dają dwie maszyny, to powinno to kosztować 3 za tanie, moim zdaniem. Albo darmo. Albo darmo. Albo mogli to dodać w formie moda, nie? Czyli darmo DLC. Ale... To jak już są za 18 zł, no to niech dodadzą dużo maszyn, tak jak jest to Grimme w tym DLC-ku. Bo tam masz w sumie 9 maszyn za 18 zł, czyli średnio 2 zł za maszynę płacisz. Dobrze. Tam są chyba dwie sadzarki? Dwie sadzarki... Dwa chwastowniki... Tak, teraz mam potrzebne? No, ale ten... No, dodatek fajny. A tam jest tak chyba ta, nie? Plus to jest Kvernaland, bo Kvernaland jest fajny. Sam używam często. A ten pług ma taki fajny. Pług... I tam się ma jakieś. Dwa, w sumie. Ten 12-metrowy. Trzy w sumie. 12-metrowy jest 6-metrowy fajny z tą... z broną aktywną. No to ja go widziałem. A to nie jesteś podobny do Kuna, tylko że większy? No, coś w tym stylu. Tylko że to nie jest czepiane. Osobno brona, osobno siewnik. A tam jakieś opryskiwacz chyba jeszcze były. Kuna, tego. No. O, kosiarki na pewno były w Kunerlandzie. Kosiarki, zgrabiarki, prasy, tam jest dużo tego. A, prasa też była, no tak. To mogłeś stajać i nie zatrzymać. Takie typowo maszynowe to jest najlepszy dodatek. Dobra, ze dwóch. Dobrze. No, bo to, dobra. To pokaż. Dobrze, jesteś z WF-a poszedł, także muszę was zagadywać. Dobra, pracujemy szybko to. Tamtą połówkę jeszcze szybciutko i zaczniemy owijać to. Było już czas. Goni nas.
Ile to dało? Dwie. No, myślę, że jest pięć. Pięć, może sześć kostek da. Michael Szoku. A ja chyba w tą stronę pojechałem. Więc staram się prasować w tą stronę, co ten, nie? Co zgrabiałem, żeby tak w miarę to jakoś... A, chyba nawet dobrze wyszło. No tak, bo tak i wtedy zawrócę. Tak było. Michael w szoku, że gram Farminga, nie w Business Tour. Bo praktycznie każdą wolną chwilę, jak Michaela nie było, no to pykałem sobie w Business Tour i tam nabiłem przez praktycznie 2 dni 7 godzin. No ale zaraz idę na kolejny save sobie z Farminga ogarniać. Czy piątek będzie odcinek? Będzie piątek odcinek. W sensie jutro. Ale nie wiem o który, wiecie? To jest właśnie najgorsze to, że ja nie wiem, który będzie ten odcinek. Ja go nagram od was. O, 2-0. Nie. No nie. Michael w szoku, że gram Farminga. A wiesz, co zwykle ci odpisał? Na Messengerze? No, to masz co luknąć. Że masz pokazać. Nie ma psa. Pokażę mu zaraz. Z internetu jakaś szybka, ja? No, co? Michael się kapnie, że to nie jest, że to jest internet, ale zwykły nie wiem. Zwykły może nie. Takim debilem. O, jak fajnie, że godziny się nabijają w Farmingu. Może mi się uda te 2000 godzin do nowego Farminga wbić. Bo to... no... 758 godzin potrzeba mieć. Kurwa, tam pokaż. Ci dam pokaż. Oj, ten Zbysie, co? No. Bindziarz. Michael S. O kurna, nie widzę rejestracji, to dobrze. Chciałem, żeby tą rejestrację niebieskie. Chociaż w sumie jakby Fenda wziął w leasing, to by miał niemieckie rejestracje. No, chyba tak. No tak. No tak. No tak. Dobra. Owinię dwie belki, będzie kończyć. Resztę poza cinkiem sobie. I zwiozę. W sensie ja to sprzedam, tą kiszonkę. Żeby mieć kasiorę. Bo mamy ile minut? No, trzeba kończyć. Ile? 35. No. 34,5. No.
To czekaj, niech się połowa skończy. Dobrze, a ile tam zostało? 10 minut. No to nie. Chociaż jakby 10 minut jeszcze trwał odcinek, to bym wszystko zrobił. On zdążył obniżyć łąkę i zebrać. Mądrzejsza jestem. No ale pod miniaturkę tak będę się sam na łąkę wrócić. Coś tam trzeba będzie wykombinować ciekawego. Na przykład jak by się robił przewrot w tył. O! Ale zadam Zbysiowi. Wielki Mantiti. A więcej do Zbysia napiszę, tylko niech mi się zacznie ten. Niech mi zacznie się belka odbijać. Dobra, owija się. Owija się. Czekaj. Małpa. Jakub. Nie będę nazwiska zdradzał. Masz prawo jazdy. Na rower. Ja mam prawo jazdy na rower. Ciekawe czemu. Na tym. A kto czytał? No grzechotnik, bo kto inny mógł czytać? A właśnie, jak grzechotnik w ogóle żyje? On nic nie pisze, ino czytuje wiadomości. Ani nie napisze, czy gramy w CSK, czy coś. A Zbysio odczytał. Ja wiem, kiedy Zbysio odczytuje, bo on ma takie jasne profilowe. Też mogę wziąć z neta. Ten jazda od ekipy tam. Czyżby Zbychu googlował tego Fenda, czy co? Co tak tanio artysta? Artysta to tak tanio napisał. No artysta to jest też agent. Agent gwiazdy. 5. A może 6, nie wiem. Dobrze. DLC rotne. A więcej maszyn było w Kwernlandzie i Wikonie, czy w klasie? Nie wiem. Nie. Bo w klasie było 22 maszyny chyba, tak? No chyba co tam napisałem. Co tam? Okej. Okay. Można i tak, no. No Zbychu nie wiem, czy chętnie, ale... Nie no, chętny. Dniówkę stanie jak prostytutka. O właśnie, a wiesz jak się nazywał japoński Alfons? Japoński Alfons? Nie wiem. Sam biegał za sukami. Jak? Sam biegał za sukami. Taki tam żarcik na koniec odcinka. Pewnie i tak nikt nie ogląda, ale... Moje moment. Dobrze. Autoload, czyli klawisz o nazwie U i lecimy z biorąc. Ale chłopa nogi wiatla. Ejo? No. Jutro będzie sprzęgiełko wciskane. Co? Jeszcze z bagietką.
Artysta, co tam Zbysia pocisnął. I to. To prosto. No. Ja mam nauczycielkę od angielskiego taką wolniętą. Mówisz? No, on nas tego samego pytała, nie? Identycznie. Jeden, jeden. A pier... Nie no, odróbcie. Spalony! Beka z was. Beka. Dobra, także z takim spalonym... Takim spalonym akcentem kończymy ten odcinek. Na razie trzymajcie się. Cześć. Machówkę. Tak. Okej. Okay. Na razie, 47 minut. Spalony, Jezus Maria. No, 47 minut, także elegancko. Dobrze, zatrzymaj nagrywanie. Na razie.